Pan pyta o ten namiocik, tak, o tą przerębel. Proszę pana, tutaj powstał taki komitet w sprawie zamrożenia cen, bo jest wielka inflacja i ludzie postanowili poświęcić swoje życie w celu zamrożenia cen. Protestują przeciwko tym podwyżkom, tej inflacji. I powiedzieli, że nie wyjdą z wody, dopóki ceny nie zostaną zamrożone, a inaczej to oni się zamrożą. No i tam się rozgrzewają w tym namiociku, żeby jak najdłużej wytrzymać. Ale w jakieś tam pół godziny, no to wiadomo, wszyscy zamarzną. Zobaczymy, czy rząd zdąży w ciągu pół godziny odwołać te swoje decyzje, które powodują taką inflację. Czyli znieść to 500+, to 1000+, te jakieś tam 13 emerytury, 14, no różne takie świadczenia socjalne, które powodują inflację. Zobaczymy. Jak pan sądzi, kto wygra? Inflacja czy zamrożenie cen? No proszę się nie śmiać, sprawa jest poważna.